Kiedyś tutaj. O, prądu nie ma już. Ja mogę tu siedzieć, to ja mówię. Proszę, Panią, chcesz dobrze widzieć? No to gasło. Dobra. Tak, samo zgasło, tak. To pani w Polsce mieszkała? My mieszkaliśmy w Horyńcu. Jest takie zdrojowisko koło Niemirowa, Horyńc Zdrój. Kiedyś wszystko to była Polska. No a teraz ten jak Roosevelt, Stalin i jeszcze jakieś trzy. Churchill. Trzy podpisali i sobie zrobili i nas z tamtej strony, z Horyńca, wjeździ tutaj do Złoczowa. Z początku mieszkaliśmy na Wroniakach, ale tam ludzie jakieś takie, jak nas przywieźli, to blisko koło stacji kolejowej i wszyscy szli tuda. Ja już tak nie... Ale nie bardzo dobrze. No ale rozumiecie, proszę. A, to dobrze rozumiemy, panią. Wszystko, co my poszli. A mama tutaj sobie znalazła tę chalupkę starą. No i mama tutaj żyła, a ja tam. No my tak razem wszyscy w Horyńcu żyli, mieszkali. Tam u nas uzdrowisko i lepsze jak jest w tym Niemirowie. W Niemirowie jest niższy procent tego dobrego wszystkiego. U nas jak moi pradziadkowie Gusiatyńskie mieszkali, kierowali całym Horyńcem. To dawno było, jeszcze jak król Jan III Sobieski przyjechał do Horyńca, to mój jakiś prapradziadek tam kierował i przyszedł. No jak tam on, czy pochwalony, czy ja nie wiem, pozdrowkali się. I każe, ja szukam tego gospodarza, to ja jestem tutaj gospodarz. No, a on mówi, a to teraz będzie moje. A dziadek to tej pradziadki każe, to nie będzie wasze, to jest moje i ludzie są moje, ja ludziom krzywdy nie robię, idźcie, popytajcie ludzi, my wszystko pytali, my wszystko wiemy. No a co wy mnie zrobicie, jak ja zabiorę? Pojadę do króla, tak сказала, pojadę do króla. No to jest daleko, do Warszawy, z Horyńca, gdzie Horyńc, gdzie Warszawa. Nic, ja mam dużo ludzi, ludzie są dobre, wezmę 5 fur, a na co mam aż 5 fur? Bo owsa trzeba, i wszystko, jęczmienie, wszystkiego, żeby koni dojechały. Jest, listy zawarte. Bo on nie wiedział, że to król z nim rozmawia. Proszę? On nie wiedział, że to król z nim rozmawia, tak? Wiecie, pan przyjechał, ubrany, harnie, no i wsio, i moje... A він каже, то я поїздаю. Досить договорили і потім каже, а до пана далеко, до Бога високо, ніц мені зробіться. Так повідом. А дядок каже, а король не поможе. А він каже тоді, а я єстим кролем. А я від'їжджаю з паном Боди. To był Jan III Sobieski, tam w Horyńcu, jak tam kierowali. Ale coś młody był, a ładny tak rozkazywała mi babcia, to mama na mama. I każe, ładny był, ale był ktoś chory. I każe, ja słyszałem, że tutaj jest takie błoto, ludzie lezą w to błoto, tam się kąpają. I zdrowy wychodzą. A każe je. No wtedy jak powiedział, że on jest królem, i każe tak o. A którą, no jak pan jest królem, rozszczepnął to, pokazał. I każe, to niech pan wybiera, którą stronę chce. To sobie z tego grzechu wziął, a dziedule temu pradziedule z drugiego boku dał.